Na południe od Rytra, nad Popradem, przy drodze krajowej nr 87 Nowy Sącz-Piwniczna i linii kolejowej Tarnów-Leluchów w powiecie nowosądeckim w Małopolsce, na terenie Beskidu Sądeckiego, położone są obłazy ryterskie. Jest to wieś o bardzo rozproszonej zabudowie, o charakterze przysiłków na stromych zboczach góry Kordowiec i pasma Radziejowej. Na początku XX wieku było tu zaledwie 31 zabudowań i około 200 mieszkańców. To tu, w dniu 4 września 1907 roku, pod numerem domu 6, przychodzi na świat drugie dziecko Marii i Jana Kotarbów. 4 dni później, w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w kaplicy Serca Bożego w obłazach ryterskich, odbył się chrzest święty. Rodzicami chrzestnymi była Franciszka Tomasiak i Tomasz Cinciwa. Za ten wielki dar Bożej miłości druga ich córka otrzymuje imię Maria. Miłość do ludzi idzie z nią przez całe, jakże ciężkie i krótkie życie. Maria posiadała dwie siostry, Annę urodzoną w 1901 roku i Elżbietę urodzoną w 1913 oraz brata Stanisława, urodzonego w 1910 roku. Rodzice trudnili się rolnictwem. Maria od najmłodszych lat pracowała w rodzinnym gospodarstwie. Chodziła też do 4-klasowej szkoły powszechnej. Aby poprawić sytuację materialną rodziny, ojciec wyemigrował 3-krotnie do Ameryki Południowej w latach 1900-1920. Na przełomie lat 20. i 30. XX wieku ojciec Marii poniósł duże straty finansowe. Traci gospodarstwo w Rytrze, cała 6-osobowa rodzina przenosi się do Bobowej, a następnie w połowie lat 30. do Rychwałdu, dziś Owczary, powiat Gorlice. Rodzinę Kontarbów sprowadzili miejscowi Łemkowie, gdyż ojciec Marii był znakomitym bednarzem. Trudnił się wytwarzaniem naczyń drewnianych, beczek, bali, maselnic, dzieży i łopat do chleba, konewek, wiader, cebrzyków, wanienek i tym podobnie. Podczas inwazji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku Maria Kotarba była świadkiem eksterminacji jej żydowskich sąsiadów niedaleko Gorlic, gdzie mieszkała. Poprzysięgła sobie wtedy nieść pomoc wszystkim Żydom, którym będzie w stanie. Zaraz po niemieckiej agresji na Polskę Maria włączyła się czynnie w działalność ruchu oporu Armii Krajowej, zostaje łączniczką, rozprowadza podziemne czasopisma i organizuje tajne składy żywności dla oddziałów partyzanckich. Zdradzona przez płatnego konfidenta gestapo, zostaje aresztowana w środku nocy w jej domu w połowie grudnia 1942 roku. Podczas rewizji okrutnie ją pobito, a rewizja w domu niczego nie ujawnia. Została zabrana do siedziby gestapo w Gorlicach, tam podczas przesłuchania ponownie brutalnie pobita i trafia do więzienia w Tarnowie. Po licznych przesłuchaniach 6 stycznia 1943 roku zostają deportowane do koncentracjonslager Auschwitz-Birkenau 73 więźniarki z więzienia w Tarnowie, w tym Maria Kotarba. Podczas rejestracji w obozie oznaczono ją numerem 27995 i po szeregu różnych przydziałów oddelegowano do komando Gartnerei, grupy zajmującej się pracami ogrodowymi. Pracowała w ogrodach wokół pobliskiej wsi Rajsko przy uprawie warzyw i innych pracach pomocniczych. Maria została umieszczona w Brzezińce, Birkenau Auschwitz II, dużym obozie dla kobiet, zarządzanym przez SS, hitlerowską służbę bezpieczeństwa. Miesiąc później w obozie Maria Kotarba poznała Lenę Mańkowską z domu Helena Bankier,
Urodzona 20 listopada 1919 roku w Warszawie, pochodziła z zamożnej żydowskiej rodziny. W styczniu 1939 roku Lena poślubiła Semchę Mańkowskiego, z którym mieszkała w Warszawie. W obliczu inwazji hitlerowskiej na Polskę we wrześniu 1939 roku para ucieka przed zbliżającymi się siłami niemieckimi do miasta Białystok, które Semcha uznaje za bezpieczniejsze od Warszawy. Jako cieszący się świetną reputacją inżynier-chemik, oczekuje on znaleźć pracę w zakładach chemicznym w mieście. Lenie ciężko było podjąć decyzję, aby opuścić ukochaną rodzinę. Hitlerowski agresor tworzy w Białymstoku getto, które staje się więzieniem dla Leny i Semcha. Para pozostała w nim do lutego 1943 roku. W Warszawie rodzina Leny również przebywa w getcie. Rodzeństwo Leny, Sonia, Rachel, Guta z młodszymi braćmi Michałem i Berelą pozostali przy rodzicach Izaaku i Ester. Więcej szczęścia miała Pola, jedna z czterech sióstr Leny, która wyjechała w 1939 roku na studia na Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Kiedy latem 1942 roku zaczęły się deportacje, Sonia wybiera śmierć samobójczą nad śmierć z rąk niemieckich oprawców. Zaś Guta ucieka z warszawskiego getta przed Treblinką, w której zginęli pozostali członkowie rodziny. Lena wraz z Semchą opuszczają białostockie getto i zostają przewiezieni transportem do Oświęcimia. Na rampie selekcyjnym oboje stają 8 lutego 1943 roku. Semcha jest jednym z 1830 więźniów z transportu 2000 Żydów z Białegostoku, którzy zaraz po przybyciu są pędzeni do komory gazowej. Pomimo błagań Leny o darowanie mu życia, oprawcy pozostają niewzruszeni. Lenie pozwala się jeszcze żyć. Po pełnym rozpaczy, ostatecznym rozstaniu, Semcha zostaje odprowadzony do komór gazowych, zaś Lena trafia do obozu kobiecego. Lena zmienia nazwisko, staje się Heleną Hankowską. Dzięki pomocy polskim więźniów podczas procedury rejestracji udało się przekonać niemieckich żołnierzy, że została błędnie zarejestrowana jako Żydówka. Ze względu na swój aryjski wygląd została ponownie sklasyfikowana jako polski więzień polityczny o numerze 34800 i wysłana do polskiego bloku numer 13. Skierowano ją do pracy jako pielęgniarka w szpitalu obozowym. W ciągu pierwszych 3 tygodni pobytu w obozie bliska jej przyjaciółka umiera. Lena zostaje sama. Mając w pamięci wybór dokonany przez siostrę i cierpiąc z powodu tyfusu i zaburzeń słuchu, Lena trzykrotnie próbuje popełnić samobójstwo. Woli zginąć z własnej ręki, niż zostać brutalnie zamordowaną przez SS-manów. Lena przeżywa wszystkie 3 próby samobójcze. Los przyniósł jednak ocalenie. Na jej obozowej drodze życia pojawia się inna więźniarka, Maria Kotarba. Pomimo dzielących je różnic, między kobietami nawiązuje się niezwykła więź. Maria zostaje mateczką Leny i rozpoczyna bezinteresowną akcję niesienia jej pomocy. W czasie wykonywania fotografii do obozowej ewidencji rejestracyjnej Lena nieświadomie spotyka Marię po raz pierwszy przed blokiem 26 w obozie głównym. Otrzymuje bochenek chleba, który dzieli się z resztą czekających w kolejce więźniarek, w tym z Marią. Maria kontynuuje swoją konspiracyjną działalność wewnątrz oświęcimskiego obozu. Przemyca żywność, lekarstwa i listy ukrywane przez członków miejscowego ruchu oporu w pobliskiej wiosce Rajsko, gdzie Maria pracuje razem z komando ogrodników. To komando zajmuje się uprawą warzyw i kwiatów dla starszych rangą hitlerowskich działaczy z Berlina. Aby zdobyć lekarstwa dla obozowego szpitala, Maria musi dołączyć do jednej z grup chorych więźniów po porannym apelu. Lena
zostaje wybraną blokową pielęgniarką swego bloku. Pewnego dnia Maria dołącza do prowadzonej przez Lenę grupy chorych. W ten sposób Lena i Maria oficjalnie się poznają. Maria powtarza swój wybieg przez kilka kolejnych dni, po czym nagradza milczącą współpracę Leny najlepszym prezentem, jaki można było dostać w Oświęcimiu – dużą, świeżą cebulą. Maria zaczyna wówczas regularnie odwiedzać blog Leny po wieczornym apelu. Przynosi warzywa przemycone z narażeniem życia z ogrodów w Rajsku. Przygotowuje i gotuje pożywną zupę dla Leny na jednym z prymitywnych blokowych kuchenek. Maria ignoruje krytykę i złośliwe komentarze płynące z ust polskich więźniarek na temat jej opiekuńczej działalności. Maria nie przestaje dokarmiać Leny, podtrzymując tym samym jej wolę życia. Kiedy SS-mani umieszczają Lenę na tydzień w bloku karnym, Maria i tam dociera z pożywieniem. Gdy przydzielają Lenę do zagrożonego życia komando rzecznego, które zajmuje się wydobyciem żwiru, Maria załatwia dla niej lżejsze komando. Pracuje wewnątrz obozu. Maria regularnie podejmuje działania, których celem jest ratowanie życia Leny. W zamian za to Lena nazywa Marię mateczką. Najlepsza z matek nie zdobyłaby się na więcej dla własnego dziecka. W lecie roku 1944 SS kieruje Lenę do innej części Birkenau w wyniku zmniejszania obozu. Lena i Maria zostają rozdzielone. Więzienny Urząd Pracy przydziela Lenę do Komando Kanada, gdzie pracując sortuje rzeczy osobiste skradzione węgierskim Żydom. Guta Scharf, siostra Leny, jest również w obozie, dokąd przybyła 26 czerwca 1943 roku z obozu Lublin-Majdanek po ucieczce z warszawskiego getta. W Oświęcimiu Guta pracuje w fabryce Union Werke, gdzie produkuje się uzbrojenie dla Niemców. Guta pomaga swym współpracownikom w przemycie materiałów wybuchowych dla uczestników buntów Sonderkommando w październiku 1944 roku. 18 stycznia 1945 roku Niemcy ewakuują obóz, a więźniowie pędzeni są przez 63 km w tak zwanym Marszu Śmierci. Kobiety gubią się, docierają do Wodzisławia Śląskiego, skąd odkrytymi wagonami towarowymi przyjeżdżają 23 stycznia do Ravensbrück. Maria szuka Leny. Odnajduje ją śpiącą na śniegu, kładzie obok niej chleb. Idzie załatwić im miejsce na nocleg. Nieznana więźniarka załatwia dla nich obóz, zakwaterowanie we francuskim bloku oraz trochę pożywienia. W dniu 16 lutego SS-mani ponownie transportują obie kobiety. Tym razem pociągiem do pracy niewolniczej Neustadt-Glewe. Lena choruje. Z ledwością chodzi. Maria jest przy niej cały czas. Tam cierpią niedostatek. Padają ofiarą prześladowań i wykorzystywania, w tym przez żołnierzy Armii Czerwonej, która przynosi ze sobą wyzwolenie w dniu 2 maja 1945 roku. Teraz kolej Leny, by być mateczką. Posiadając biegłą znajomość niemieckiego i rosyjskiego, kobieta udaje się żołnierzami na poszukiwanie żywności dla nich obu. Maria ma dom, który pragnie znów zobaczyć i w sytuacji odzyskania przez Lenę zdrowia decyduje się na powrót do rodziny i gospodarstwa. Budząc się pewnego ranka, Lena uświadamia sobie, że Maria odeszła. Nieco później tego samego dnia współwięźniarka dostarcza jej list pożegnalny od Marii. Po 700 dniach, które Lena przeżyła dzięki Marii, rozstają się. Lena rozważa swą przyszłość. Nie widzi jej w Polsce. Jeden z oficerów Armii Czerwonej przynosi informację, że jej ukochana Warszawa legła pod gruzami, zniszczona przez Niemców. Sugeruje Lenie wyjazd na zachód.
Lena nawiązuje kontakt z armią amerykańską. Dzięki niej trafia do północnej Francji, skąd udaje się do Paryża. Dochodzi tam do spotkania z Władysławem Łakomym, oficerem Wojska Polskiego oraz byłym więźniem wojennym, którego Lena poślubia. Wkrótce wyjeżdżają do Anglii, gdzie mieszkali najpierw w Miltenbruch, a później w Londynie. Mają trójkę dzieci, dwie córki i syna. Wraca do domu, do swej rodziny i gospodarstwa. Podupada na zdrowiu, chorując na gruźlicę. Maria nadal pracuje w gospodarstwie. Wówczas to w stanie osłabienia organizmu zapada na śmiertelne dla niej zapalenie płuc. Maria umiera w domu w dniu 30 grudnia 1956 roku, mając zaledwie 49 lat. W 1965 roku, w wieku 85 lat, umiera ojciec Marii, Jan Kotarba, a w 1968 roku matka Maria Kotarba, pochowani na cmentarzu w Owczarach obok swojej córki Marii. Nie otrzymawszy nigdy od Marii szczegółów odnośnie miejsca jej zamieszkania, Lena w 60. i 70. latach podejmuje poszukiwania Marii. Pisze list do Telewizji Polskiej po wyemitowaniu specjalnego apelu w programie telewizyjnym Dopóki żyje ostatni świadek. Dowiedziała się, że Maria Kotarba zmarła w 1956 roku w Owczarach, gmina Sękowa, powiat Gorlice. Na apel telewizyjny o niezwykłej więźniarce z obozu w Oświęcimiu odezwał się mieszkaniec Oświęcimia, pan Tenerowicz Stanisław, pochodzący z Siar, mieszkający 2 kilometry od Marii Kotarby w pobliżu Owczar. To on naprowadził autorkę reportażu Mirę Preissner na trop Marii Kotarby z Owczar, dawniej Rychwał. 16 kwietnia 1997 roku była w Owczarach ekipa telewizyjna. Była też Lena Łakomy i Mira Preissner. Za chwilę zobaczymy zapowiedziany na początku reportaż. Jest z nami w studiu nasz gość, pani Lena Łakomy, która przyjechała z Wielkiej Brytanii, i jest Mira Preissner, autorka. Mira, ten reportaż ma rzeczywiście niezwykłe rozmiary. Powiedz, co tak bardzo zafascynowało cię w dziejach pani Leny Łakomy i drugiej kobiety, Marii Kotarby, że zdecydowała się tak wiele uwagi poświęcić tej sprawie? Przede wszystkim zafascynował mnie list, który otrzymałam. List pani Leny, napisany jako gorąca relacja, list odręczny, który opowiada o zupełnie niezwykłej więzi, która łączyła przez te kilka lat obozu oświęcimskiego dwie osoby, które właściwie wszystko dzieliło. Dzieliło pochodzenie, dzieliła religia. Pomyślałam, że jeżeli ktoś z takim uporem pragnie znaleźć osobę, która ratowała życie, pragnie znaleźć osobę, którą nazywała swoją matką, to po prostu warto się nią zająć. Zobaczmy. Proszę, niech pani przejdzie do mnie. Dobrze panią połapałam. Proszę bardzo. Ja nie mogę uwierzyć. Ja nie mogę. Że pani tu jest. Blokowa 13 bloku wybrała mnie. Ja byłam po tyfusie i po rozmaitych innych chorobach. I na szczęście, albo nieszczęście, wybrała mnie. Moim obowiązkiem było codziennie po apelu prowadzić chorych, które się zgłosiły do dentysty czy do innych, z innymi dolegliwościami. I pewnego dnia prowadziłam 5 chorych. Dołączyła się do mnie więźniarka. Wiedziałam, że nie jest z mojego bloku, aczkolwiek było nas 700, ale prawie wszystkie znałam, ale tej nie znałam. Mnie to nie przeszkadzało, ona chodziła za mną i w ten sposób widziałam ją. Nie znałam ani numeru jej bloku,
ani jej imienia czy nazwiska. Po prostu pozwoliłam jej przyłączyć się i chodzić ze mną. Nawet się nie spytałam, gdzie, co i jak. I tak było pierwszym razem. Parę dni potem, nie mogę powiedzieć dokładnie ile dni, ona znowu się dołączyła do mnie. Tym razem dostałam największy prezent, jaki można było w Oświęcimiu dostać, cebulę, co była większym wartością niż największy brylant, cokolwiek, bo tego nie można było jeść. Brak witamin tworzył to, że ta cebula miała kolosalną wartość. Wówczas ja się jej spytałam, jak się nazywa. Powiedziałam, że się nazywa Maria i jest z bloku 22. Ona z miejsca zrobiła na mnie nadzwyczajne wrażenie, aczkolwiek ja wiedziałam, że jest trochę różnicy po prostu dlatego, że akcent jej był inny niż ten warszawski, mój akcent i tym podobne. Nie mogę naprawdę powiedzieć, jak to się stało. Po prostu stało się. I Maria Kotarba została moją mamą. Ja nigdy jej inaczej nie nazywałam jak mama. Od pierwszej chwili do końca ona nigdy nie zwróciła uwagi, widocznie jej to odpowiadało. Ona mi powiedziała, że ona jest cokolwiek z Nowego Sącza, że pasła krowy mając 3 lata, bo ojciec pojechał za chlebem do Ameryki. I tyle tylko wiedziałam o niej, że jest więźniem politycznym, że była kurierem i to było wystarczające. Codziennie czekałam na nią przy drutach, widziałam, co ona robi. Trudno mnie było wytłumaczyć jej, że mi jest niepotrzeba to poświęcenie. Ja nie chcę, żeby ona w nocy, w ciemności, w kącie, w zupełnej ciemności gotowała zupę i potem mnie budziła, żeby mnie tą zupą karmić. Ja już nie wiedziałam, jak jej powiedzieć. Z początku powiedziałam jej, że nie potrzeba tej zupy. Nie wzięła w ogóle pod uwagę, co ja mówię. W końcu, jak ta zła córka powiedziała, mama, nie chcę, żebyś mnie budziła. Myślałam, może to wystarczy, że ona nie będzie mnie budziła, to nie będzie gotowała. Ona musi nad ranem o 5 godzinie pójść do bloku 22, stać na apel, obojętny tak długo godzinami, aż Niemcy obliczą, że im nikt nie brakuje i czasami to trwało długo, długo. A potem maszerować do Rajska i pracować calusieńki dzień. Za każdym razem ta sama procedura, absolutnie ona to wszystko robiła z taką ofiarnością. Nigdy nie narzekała, nigdy nie mówiła. To jest po prostu nie do uwierzenia. I pomimo, że to jest tyle lat, ja wszystko pamiętam, bo nigdy nie spotkałam, nigdy w swoim życiu takiej osoby, która w ten sposób postępowała, z inteligencją, której w ogóle nie zdobyła przez naukę, tylko po prostu jakby to przyszło z ziemi, po prostu z tej roli, z tej ziemi. Jaka siła to może być? Moja mama, moja prawdziwa mama, nie byłaby zdolna zrobić to, co robiła moja mateczka Laurowa. Pewnego dnia przyszła na koje z pracy przed wieczornym apelem i nagle stanęła na koi. Byłam w górnej koi i ona powiedziała, że spotkała te panie, które były na Pawiaku, żony adwokatów i tym podobne. Myśmy wiedziały, jak się powiedziało panie, to się wiedziało, o kogo chodzi. Rzeczywiście były panie. I powiedziały do niej, dlaczego ty nie pomagasz Polsce chrześcijance, tylko tej Żydówce. Ja czekałam, ja nawet się nie odezwałam, nie byłabym zdziwiona, żeby ona zareagowała na to. Ona nigdy nie zmieniła stosunku do mnie ani na jotę.
kończy się wojna, jest 18 stycznia 1945 rok. Mania Birkenau wyprowadzony został mniej więcej, nie miałyśmy zegarków, mniej więcej po południu. Mama rano poszła do Rajska i ona przyszła zupełnie inną drogą. Ta cała marszruta do Ravensbrücku trwała 5 dni. Te wszystkie drogi wiejskie musiałyśmy trzymać się piątkami. Chodnikami były trupy mężczyzn po obydwu stron zamiast chodników. Przyjechaliśmy do Ravensbrücku w nocy 23 i nie było miejsca dla nas. Na śniegu nagle ja śpię, ja tylko chciałam spać. I budzi mnie mama. Ona musiała mnie w tym tłumie szukać, wśród wszystkich tych leżących koło krematorium, bo nie było miejsca. I mówimy o setkach, co najmniej setkach, jeśli nie tysiące kobiet leżących. Ona znalazła swoje dziecko. Mama moja nosiła, zorganizowała plec, nosiła kołderkę. Czy możesz sobie wyobrazić? Mama nosiła kołderkę, żeby okryć mnie. Nie tylko to. Ta chłopka góralka poszła szukać, który blok weźmie mnie i ją. I ona znalazła francuski blok, gdzie były same francuski. Widocznie Ravensbrück doszedł do wniosku, że nie może nas pomieścić. I uważali, że najlepszym widocznym SS-mani, żeby rozdzielić, wojna im tak już leszła, żeby rozdzielić po 500 czy tyle kobiet. I wówczas będziemy dekować lotniska niemieckie i tak dalej. I ja osobiście i mama znalazły się wśród tych 500, które poszło do Neustadt. Na samym końcu, kiedy była kwestia przejścia na zachód albo przejść do komunistycznej części Polski, ja nie miałam po co wracać do Warszawy, bo ja nikogo tam nie miałam. Moja Warszawa, którą ubóstwiałam, zrujnowana absolutnie. To, co ja widziałam, to wystarczyło mnie, nawet już nie patrząc do końca, co się działo, nawet kiedy ja byłam w Oświęcimiu. I ja postanowiłam, że ja idę do Francji. Ja słyszę, że mama płacze. Ja wstałam z swojego miejsca, poszłam do mamy, pytam się, czego ona płacze. Ona powiedziała mi, że ma w domu mamę i siostrę. Teraz one wiedzą, że jest po wojnie i ktokolwiek zapuka tu drzwi, to będą myśleć, że ona wróciła. W tym samym czasie mogliśmy przejść na amerykańską stronę. To było jakieś 10 mil. I oni nam dali pole, mężczyźni, kobiety z rozmaitych miejsc, wówczas byli już mężczyźni inni z innych obozów. Po prostu pole, absolutnie, czy to było zboże, bardzo rośnięte, czy trawa, wszystko miało, leżało w tym zbożu. I noc, mama była koło mnie, ja się obudziłam nad ranem, wiem, że było widno. To musiało być koniec maja, bo my nie mamy dat ani nic i tego rodzaju. I nie było mamy. Po pewnym czasie, nie wiem, czy to była godzina, dwie czy pół godziny, pojęcia nie mam, przyszły ze strony wschodniej, przechodziły i przyszła Żydówka, której nigdy w życiu nie widziałam. Mama jej podała kawałek papieru, ołówkiem napisane, że ona mnie żegna. Pani Lena,
to jest ksiądz proboszcz Stanisław Dziedzic, który bardzo mi pomógł w poszukiwaniu śladów po Marii Kotarbie. Wiem, że ksiądz nie znał osobiście Marii Kotarby, prawda? Ale pozostały w parafii, pozostał właściwie jeden dokument, prawda? Który jej dotyczy. Tak. Więc ja przyszedłem do Sękowej w 1964 roku. A pani Maria Kotarba zmarła w 1956 roku. Także pozostał zapis w księdze i karta zgonu, którą tutaj mam. Karta zgonu Marii Kotarby. Ja pani przeczytam, co tu jest. Maria Kotarba, urodzona, zmarła 30 grudnia 1956 roku o godzinie 24 w Owczarach, numer domu 28, powiat Gorlice. Tutaj się zgadza data urodzenia, co było dla mnie bardzo ważne w poszukiwaniach, bo ja widziałam, że na pewno chodzi dokładnie o samą osobę. Tak. Za 50 lat szukałam mojej mateczki. Ona była mamą dla mnie, ja jej nigdy inaczej nie nazywałam. Cały ten obszar i wszyscy powinni być bardzo dumni, że mieli taką osobę. Nikt sobie nie może zdać sprawy, co to była za osoba, ta biedna Maria Kotarba. Słowa nie mogą nawet, cokolwiek ja powiem, to jest wszystko niedostateczne, żeby określić ją. Skąd ta mądrość przyszła do tej biedy? Skąd ta mądrość przyszła do tej kobiety o bladych oczach, jak blade niebo, która nigdy nic nie mówiła, ale to, co ona robiła, to po prostu do dzisiejszego dnia jest dla mnie ciągle wyjątkową tajemnicą. Ciosem dla mnie było wielkim. Najgorzej, że w okresie, kiedy ona była chora, kiedy ona umierała, ja byłam młoda i ja pisałam wszędzie. Ja wszędzie szukałam. Ja mogłam jeszcze ją znaleźć. Może ja bym mogła jej czym pomóc. Nawet czy miała chleba dostatecznie. Ja wszystkim się chciałam. Ja nie mogłam przełknąć to, że ta mama nie ma. Dla normalnych ludzi to ona jest zwyczajna chłopka. Dla mnie ona jest cud. Ja jestem z siebie zadowolona, że żadne tłumaczenie mnie, żebym dała spokój. Nie dałam ale, spokoju. Ale znalazła pani. Tak. To jest właśnie. To jest najważniejsze. Widocznie tak miało być. To jest Jan Kotarba, latarnia pani Marii Kotarby, to jest pani Lena Lakomo, która u nas... Witam bardzo serdecznie. Podobnie. Pan nam pokaże, gdzie jest cmentarz. Tak, oczywiście pójdziemy, tam zaraz zobaczymy się. Podobne do pani Marii, czy nie? Ja patrzę na oczy. Coś chyba musi mieć, prawda? Blado niebieskie oczy. Oczy mam podobne. Podobne oczy są, tak? Pani Janie, w takim razie pójdziemy na cmentarz, dobrze? Czy jest jakieś miejsce, w którym ona bywała często, z którym moglibyśmy zobaczyć? Czy jakaś pamiątka po niej, przynajmniej taka? Pamiątka to jest właśnie ta cerkiewka. Aha. Ona tutaj sprzątała, na samym początku śpiewała tutaj w tym kościółku, także jedynie ta pamiątka. Co pani czuła, stawiając nogę na ziemi polskiej i kiedy chodziła pani po tych okolicach, w których żyła Maria Kotarba? O tym pan mówił, tak. Na końcu? Tak. Rozpacz. Absolutna rozpacz. Że nikt się nią nie zainteresował, że nikt o niej nie wiedział. Ona była politycznym więźniem. Znaleźli jej w tej najgorszej wsi. Jak samochód jechał, to stopniowo coraz gorsza wieś i to była najgorsza.
ale znaleźli ją, proszę pana, kiedy była potrzebna jako kurier, bo ona się nadawała do tego. I nikt się nią nie interesował. Ona była więźniem w Oświęcimiu przez 3 lata prawie. Absolutnie nic. Ja wstaję, ja piszę do wszystkich Czerwonych Krzyży. Ja piszę do arcybiskupa krakowskiego. Ja piszę do, on mnie przesyła do Tarnowa, bo to bliżej. Od Anasza do Kalfasza absolutnie nic się nie interesowało. W gruncie rzeczy dopiero po apelu, który zamieściliśmy w programie, odezwał się do nas pan Tenorowicz z Oświęcimia, któremu serdecznie chciałabym podziękować, dlatego że bez niego, bez jego odzewu na ten apel, po prostu przypuszczam, że te poszukiwania trwałyby jeszcze bardzo długo. A proszę powiedzieć, co się stało z pani rodzicami naturalnymi? Co się stało z pani rodziną? 113 osób z mojej rodziny zostały spalone w Czerwieńcu. Pani Leno, bardzo dziękuję za przyjazd, za odwiedziny w naszym studiu, za to, że dała pani świadectwo o człowieku, który pozwala nam wierzyć w człowieczeństwo nawet w tych najcięższych, tragicznych, obozowych warunkach. Dziękuję ci, Mira, za to, że tak starannie się całą tą sprawą zajęłaś, że udało ci się stworzyć tak bogaty materiał. Lena złożyła wniosek o uznanie Marii Kotarby, jej anioła z Oświęcimia, za sprawiedliwą wśród narodów świata w Yad Vashem, Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, za działania podejmowane przez tę kobietę w celu ratowania jej życia w okresie od roku 1943 do 1945. Tytuł i medal nadano pośmiertnie Marii 18 września 2005 roku za ryzykowanie życia na rzecz ratowania żydowskich więźniów w 3 obozach koncentracyjnych. W imieniu wyróżnionej okolicznościowy medal wraz z dyplomem odebrała 24 października 2006 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie jej siostrzenica Alicja Świerczok, córka Elżbiety. Lena zmarła 21 listopada 2010 roku w Londynie w wieku 91 lat. Za swoje działania na rzecz ratowania współwięźniów, a także przekazywania leków potrzebującym i dostarczania zakodowanych wiadomości, w 2010 roku Lena została pośmiertnie odznaczona nagrodą brytyjskiej bohaterki Holokaustu. Po nadaniu tytułu i medalu Lena spotyka się z królową Wielkiej Brytanii Elżbietą II, a Alicja Świerczok ze swoim kuzynem Janem Kotarbą. Do Owczar przyjechaliśmy w 1957 roku w lipcu, czy w sierpniu, nie pamiętam dokładnie, a ciotki, ciotka to była taty siostra, mego taty siostra, także nie pamiętam, bo ona zmarła w 56 w grudniu. Tylko pamiętam z opowiadania rodziców, zwłaszcza taty i babki i sąsiadów, którzy tutaj się zachodzili razem, pracowali razem w ogóle. Ciocia, kiedy wróciła z Oświęcimia, już była schorowana, bo wiadomo, tam była, zapadła na zapalenie płuc. I wróciła stamtąd, nie chciała w ogóle rozmawiać na ten temat, na temat obozu, absolutnie nie rozmawiała z nikim, bo bądź co, bądź była 3 razy w 3 obozach i to, co przeżyła, to naprawdę wystarczyło jej do końca. I tutaj jak wróciła, no to nie było takiej po prostu techniki jak teraz, tych leków, co teraz są. I zapadła, jak wspomniałem, na zapalenie płuc. Później ta gruźlica się powiększała i w 56 roku w grudniu zmarła. I tutaj jest pochowana na cmentarzu parafialnym w Owczarach razem między moimi rodzicami i swoimi.